Cześć! Dziś przygotujemy ulubiony koktajl prezydenta Johna Kennedy'ego oraz Ernesta Hemingwaya. Mowa oczywiście o daiquiri. Daiquiri, które zostało wymyślone na Kubie, w miejscowości Santiago de Cuba, gdzieś pod koniec XIX wieku, przez amerykańskiego inżyniera Jenningsa Coxa. Jennings pracował w kopalni, która nazywała się Daiquiri i właśnie to od nazwy tej kopalni nazwę bierze ten drink. Cox przygotował go podczas spotkania ze znajomymi, wtedy kiedy skończył mu się gin. W tamtym okresie rum był raczej uważany za trochę podrzędny alkohol, kojarzony często z marynarzami. No ale Cox, nie mając akurat ginu, postanowił podać swoim gościom rum, który dla zabicia trochę nieco jego smaku postanowił urozmaicić sokiem z limonki oraz cukrem. W 1909 roku koktajlu Coxa spróbował Lucius Johnson, amerykański żołnierz, który później wprowadził go do Army and Navy Club w Waszyngtonie. Jest to taki zamknięty klub dla amerykańskich żołnierzy. No i stamtąd napój rozpowszechnił się na cały świat. Aby przygotować daiquiri, będziemy potrzebować kieliszka koktajlowego, shakera sitka lodu oraz białego rumu, syropu cukrowego i świeżo wyciśniętego soku z limonki. Rozpoczynamy od tego, że do naszego kieliszka koktajlowego wrzucamy kilka kostek lodu po to, aby go schłodzić. Kiedy w kieliszku jest już lód, przechodzimy do przygotowania naszego koktajlu. Do shakera wlewamy odpowiednio 40 ml białego rumu. Jeśli chcecie, możecie też użyć rumu starzonego. 20 ml soku z limonki oraz 15 ml syropu cukrowego. Kiedy wszystkie składniki są już w shakerze, wrzucamy kilka kostek lodu. Zamykamy i shakujemy przez około 10 sekund. Z kieliszka wyrzucamy lód i za pomocą sitka wypełniamy daiquiri. Daiquiri jest już prawie gotowe, teraz ozdobimy je sobie jeszcze plasterkiem limonki. Mam nadzieję, że ten przepis Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Jeśli spróbujecie zrobić daiquiri z naszego przepisu, to dajcie nam znać w komentarzu, jak Wam smakowało. A jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami naszego kanału, to koniecznie subskrybujcie. Dzięki.